Radio. Kurczę, Blaszka, no nie brał! Ale to tak dobrze brzmiało. I tak długo proszę tego Brauma. Wytnijmy to jako dżingiel. Ej, ale jo. Na kompletnie szczerze, Braum nie byłby taki głupi, bo masz już Orna w swojej kompozycji. Sedna ale na pewno, nie? Nie byłby głupi. Okej, okay, Tenantilus też jest w porządku. No to może być Braum. Jeżeli oni pikną Brauma, to jest trochę GG. To trochę tak. No, masz już Iverna versus Caitlyn, Tristana, Braum versus Orn i Tristana i Caitlyn i Gragas właściwie. Ej, Braum po prostu tak siedzi dla Back to the Game. Czy Back to the Game go wybierze, czy bardziej zdecydują się troszeczkę zdisrespektować przeciwników i pójść coś innego? Jeżeli tu jest Braum, to ja Iwan powiedział, że siada Braum. Jak słowo Boże. No mega dobry tu jest Braum. Ale on tak dobrze działa na wszystko. Caitlyn nie może robić swojego combo, bo nagle mamy ścianę od Brauma. W Nautilusa jest dobry Braum, bo co robi Nautilus? Inicjuje, a Braum wali go z packa, łapka albo kiusek i nagle zaczynasz stakować. I jeszcze do tego jest Orn! Jak tutaj przyszedł Braum do tej kompozycji Back to the Game i on ma za sobą... On tworzy podwójny frontline, za sobą ma dwóch strzelców, masz jeszcze Iverna, który cię wzmacnia. Masz właśnie Iverna, który wzmacnia, Iverna, który też... nie może źle pójść! Wspomniałeś, Tomku? Możliwości grania front to back, tak tutaj ale nie ma tyle inicjacji, co w formacji Lodis. Zdecydowanie bardziej disengage, grać do tyłu, kajtować, to jest to, co przyświeca Back to the Game, ale właśnie może być wyłapany na wykroku, a Corder jak i tym razem! I to będzie pierwsza krew złapana przez Xelara. I to w tym przypadku kluczowe, Caitlyn łapiąca pierwszą krew. Nie na jak długo. No właśnie, na ile to wystarczy, bo widzieliśmy, że Domoles razem z Szawim, oni już mniej więcej ustawiali się na flance, aby spróbować zajść Back to the Game za pleców. To jeszcze się nie wydarzyło, ale PMK, on jest na miejscu, Ultimate w gotowości. Jest wezwanie ducha Boga Kuźni, za moment może się wydarzyć, dokładnie tak. Wzięta na celownik jest w tym momencie Szawi próbuje wyflaszować, ale nic z tego. To jedna eliminacja zdobyta przez Back to the Game, ale na niej się nie zakończy. Podbity zostaje w tym momencie PMK i za moment podzieli do swojego kompana z drużyny Syzyf. Jeszcze trafiony ultimate'em od Celara, ale to nic z tego. Niestety, muszą obejść się smakiem zawodnicy Lodis USA. Korki ucieknie z opresji, to Orn, który odwali swojego ultimate'a. Dobra, może jednak nie ucieknie z opresji, przynajmniej jeszcze nie. Syzyf nie ma flesza. Syzyf jeden na jednego, czy on tutaj upadnie? PMK! PMK! USA! I się strajdować tego smoka, na przykład, za tower. Domoles, 1v1 na Syzyfa, Korki. Ostatnio mówiliśmy o tym, że w tych 1 na 1 nie wygląda zbyt dobrze i tutaj on zupełnie nie wygląda, bo ma zamknięte oczy. Domoles, solo bolo. Akorder. Taniec baronowy, Kasper. Przyciągnięty zostaje Akorder, teraz odwracają się błyskawicznie w stronę swojego rywala, graczy Lodis i to musi być eliminacja. Kozi już na ziemi, podrzucenie, podwójne, do tego dojeżdża Domoles. Sporo obrażeń od niego, jeszcze muszą poradzić sobie z tą pasywką, ale to... mały problem dla Lodis. Ja to rozumiem, ale szczerze mówiąc teraz, myślę, że największy problem będzie wyłapanie kogokolwiek, bo zarówno Nautilus, jak i po prostu reszta zespołu bardzo tam chwata. I jeszcze ten Ultimate Katima, Explosive Cast, który rozbija Back to the Game. Elko od PMK, ta podrzuci jedynie Lotena, ale proszę bardzo, Szasku, on już nie będzie podrzucany, bo on upada, bo on leży, wykłada się jak długi. Syzyfa czeka ten sam los, para autoataków, jeżeli nie w niego, to Akordera. Finalnie upadnie jeden zawodnik, jeszcze Domoles, o mój Boże, Domoles! Przejeżdża się po jednym, zrobią z tego dwa, PMK, on także zgarnia kolejnego flaga, to 3-0 i całkowicie bezradne Back to the Game w tym teamfightcie. Łapie się za głowę albo z tego, co mi zostało z tych włosów, szczerze mówiąc, bo widzę, że Lodis USA nie ma zamiaru tutaj stopować, idą po koniec. I ten koniec jak najbardziej jest tutaj możliwy. 20 sekund do Lotena, 10 do Szasku. I to jest 2-5, to jest oblężenie tej wieży. Numer 1 i numer 2, które jak najbardziej będzie możliwe. To będzie koniec, Wojtku, to będzie Lodis USA, które wygrywa to spotkanie. Dokładnie tak, 3 trupy jeszcze dla Domolesa. Lodis USA sprawia, że Back to the Game jest łyso i to nie tylko im, bo po tym zwycięstwie przeciwko Zero Tenacity należało się ich obawiać.